Folgujmy Panią, mnie sobie, ma rada. Miłujmy wiernie, nie jest w nich przysada. Godności trzeba, nie za nic tu cnota. Miłości pragną, nie pragną tu złota. Miłują z serca, nie patrzają zdrady. Pilnują prawdy, nie kłamają rady. Wiarę uprzejmą, nie dar sobie ważą. W miarę nie nazbyt ciągnąć rzemień każą. Wiecznie wam służę, nie służę na chwilę. Bezpiecznie wierzcie, nierad ja omylę. Szanowne panie, szanowni państwo, pozwólcie, że przywitam wśród nas bardzo serdecznie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Pozwólcie teraz, że powitam gospodarza naszego terenu, prawda? Starostę Włodawskiego, pana Andrzeja Romańczuka. Wójta gminy Włodawa, pana Dariusza Semeniuka. Bardzo serdecznie witam wśród was pana Stanisława Żmijana. Dzień dobry, witamy. Panie prezydencie, szanowny panie, cieszę się, że po tych 2 latach w końcu możemy się spotkać, tak jak to miało miejsce wcześniej, bo tak jak tutaj mój przedmówca Bogdan powiedział, dzisiaj jest Wigilia ważnego święta, waszego święta, 8 marca, Dnia Kobiet. Jest to szczególne święto i z tej okazji chciałbym życzyć wam wszystkim dużo zadowolenia, szczęścia, dużo miłości, wszystkiego co najlepsze. Ale przede wszystkim życzę jednej rzeczy, aby Dzień Kobiet w waszym życiu trwał przez 365 dni. Wszystkiego najlepszego. Szanowny panie, panie starosto, wszyscy drodzy panowie również. Dziękuję za zaproszenie. To jest miła okazja, miła okoliczność, że można złożyć życzenia wszystkim paniom i usłyszeć to, że to jest jakaś lokalna tradycja, trochę popsuta, jak rozumiem, przez COVID. Dlatego, żeby za długo nie przemawiać, tu był wiersz Jana Kochanowskiego, więc ja bardziej skromnie dodam rym od siebie. Prosty, ale chyba zrozumiały. To zaraz wymyśliłem, muszę sobie przypomnieć. Chyba na koniec będę musiał coś przypomnieć, bo coś mi się rym nie zgadza w głowie. Ale zaraz to sobie odtworzę. Proszę pani, no życzę tego, aby przynajmniej cząstka tych wszystkich tutaj dobrych słów się zrealizowała w praktyce. Życzę paniom satysfakcji z tego, że panie dźwigają ogromną część odpowiedzialności za życie rodzin, za życie, za funkcjonowanie społeczności lokalnych. Cieszę się, domyślam się, widzę tutaj panie, które pewnie reprezentują koła gospodyń wiejskich. Ja zawsze z największą przyjemnością doceniałem i widziałem rolę tego rodzaju aktywnych kobiet na wsi Polski, ale w ogóle wszędzie kobiety aktywne w sposób mądry są czymś absolutnie nieodzownym do normalnego życia społeczeństwa. Także chcę z jednej strony bardzo serdecznie podziękować, życzyć paniom także realizacji różnych aspiracji, bo one mogą być różne i ułożone i ulokowane w rodzinie, mogą być w miejscu pracy, w działalności społecznej, zawodowej także. Życzę paniom satysfakcji i docenienia przez innych, bo to jest ważne, docenienie może mieć bardzo różne formy. I finansową, czego życzę bardzo, i takim dobrym słowem, wyróżnieniem, ale po prostu też podkreśleniem tego, że jest się wdzięcznym za czyjś wysiłek. I tej wdzięczności mężów, kolegów w pracy, a gdzieś w firmach i tak dalej, paniom z całego serca życzę. A jak sobie wiersz przypomnę, to poproszę jeszcze raz o dopuszczenie do mikrofonu. Thank you.
panią spod Włodawy. Życzę zdrowia, szczęścia, sławy. Tak jak własnej żonie Ance życzę każdej pobytu. Dziękuję jeszcze raz panu staroście i szalenie miło, że finałem było spotkanie z paniami. Dziękuję bardzo. Thank you.